No, elo, elo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie sobie zrobimy podsumowanie ostatniej kolejki fazy grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów. To lecimy. Pierwszym meczem jest Bayern Lokomotiv Moskwa. Bayern już miał zapewniony awans grupy, więc w meczu nie grał Robert Lewandowski, ale Bayern wygrał. Atleti korzystał Nubel, czyli ten dopiero no, zaatakowany niby za darmo, od Schalke młody bramkarz perspektywiczny. No i może kiedyś będzie dużo do tego historia, może być jak Noe, ale zobaczymy, co się stanie. No i gole strzelali Süle i Choupo-Moting. Kolejny mecz to jest mecz między Interem a Szachtarem. No, co Lukaku odwalił, to jest po prostu śmieszne. Koleś mógł dać Interowi awans do, no, do następnej fazy, bo Gladbach było, miało tyle samo punktów, ale Inter z nim wygrał ten, bo pierwszy 2-2, a ten drugi rewanżowy między nimi wygrał Inter 3-2, więc Inter wygrał, wszedłby z drugiego miejsca. A tak Inter frajerzył i nie wychodzi z, nawet, nie wychodzi nawet tej Ligi Europy. Śmiesznie trochę. Manchester City rozjeżdża Marsylię 3-0. Olympiakos przegrywa 0-2 z Porto. A jak ja się cieszę z tego wyniku. Karim Benzema. Kurwa, chłop. W trudnych sytuacjach się umie pokazać ładnie. Strzelił dwie brameczki. I Real wie w kolejnej fazie. I nawet wygrali grupę. Przegrywając dwa mecze. Strzelali Benzema, pierwszy gol to była asysta Vasqueza, a druga to jest asysta Rodrigo przy drugim golu. Real tutaj raczej, no wiemy, ci Real bardziej ten mecz kontrolował, no tam żała, tam Plea miał tylko jedną strówkę, ale tak to było bez szału, ale jednak dzięki remis w fazie Interu i no, frajerstwie Interu grają dalej w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy w swojej historii. Kolejny mecz. Atletico wygrywa 2-0 z Salzburgiem. I no, Atletico jeszcze nie miało pełnego awansu z grupy jak Bayern. Gdyby ich Salzburg pokonał, to by ekipa z Austrii grała dalej w Lidze Mistrzów, ale wygrała drużyna z Hiszpanii. No, Hermoso strzelił asysta Carrasco. I później sam Carrasco strzelił gola, czyli no Carrasco, który był chyba, no wrócił do Atletico i pewnie no z Chin tam chyba go ściągnęli. Chyba był w Chinach grał. To nawet ładny mecz miał, no gol i asysta. No i Atletico w kolejnej fazie. No, Atalanta przegrywa z, nie z Liverpoolem, kurwa, co ja gadam, z Ajaxem. I przez tą porażkę Ajax nie wychodzi z grupy w tegorocznej Lidze Mistrzów po raz drugi z rzędu, bo przypomnijmy, 18-19 to był ten, ta edycja, gdzie wygrali w 1/8 z Realem, a później w ćwierćfinale z Juventusem i grali w półfinale. A teraz sezony i kolejny raz nie kwalifikuje się do kolejnej rundy, więc no coś w tym a jak się źle się dzieje. Bramkę strzelił Muriel. No i Atalanta w kolejnej fazie. Kolejny mecz to jest no Midtjylland z Liverpoolem 1-1. No Liverpool raczej miał już ten awans i wyszli na spokojnie. Patrzył gola bardzo szybkiego. Z tego co słyszałem, to niby najszybszego w historii całej
tego klubu. Ale Lemis, w sumie na dupie tam mogli przyjechać, tak w wersji ich nie opowiedź, byłam zapewniony. Młodym tam klub dał pograć, jakiś tam młody, co niby według niektórych informacji był. Podawał piłki podczas meczu Barca-Liverpool w 18-19 na Anfield, gdzie Liverpool rozwalił Barcę 4-0. No, bez. Ten mecz miał być we wtorek i się zaczął we wtorek, ale przez to, no, przynajmniej przez większość z was znaną sytuację, a może niektórzy nie wiedzą. No niby sędzia liniowy coś tam powiedział do kogoś tam chyba z Basak Sehiru, niby czarny. Może niby czarny. I się afera zrobiła, mecz przerwali i zdecydowali się, że mecz będzie rozegrany następnego dnia o godzinie 18:55 od chyba 13 minut tam chyba tam zakończyli ten mecz. I PSG wychodzi z grupy. Kolejny mecz Barcelona-Juventus. No Barcelona z 15 punktami zajmuje drugie miejsce w grupie, a Real z 10 zajmuje pierwsze miejsce. No. Paradoks. Bramki strzelali Cristiano Ronaldo z karnego. McKennie od asystą Cuadrado, nawet ładna bramka. Juventus dzięki temu. A, jeszcze Bonucci by było 4-0, ale. Juventus dzięki tej wygranej wygrywa swoją grupę i trafi na słabsze drużyny. A Barcelona przez to przez ten zwalony mecz w Lidze Mistrzów z Juventusem potrafić na Liverpool, na City, na PSG i na Bayern, na Borussię, jak oni na Bayern 8-2. Zobaczymy losowanie w poniedziałek. Kolejny mecz. No, Chelsea z Krasnodarem, to też Chelsea miała wywalone w ten mecz. No, Kędziora zaliczył asystę, a Dynamo Kijów wygrywa 1-0 z Ferenc Varos i dzięki tej wygranej zagrają na wiosnę w dalszej fazie tylko Ligi Europy. No, United zwaliło z Lipskiem, przegrał, wygrywali 3-0, w końcówce strzeli 2 gole. No i Lipsk awansował dalej z PSG, a United w Lidze Europy. Boże, to United naprawdę jest klub mem obecnie. No. Sevilla wygrała 3 do 1. Lazio 2-2 z klubem Bruges. No niby niespodzianka, ale Lazio też sobie ma wywalone, bo dzięki temu remisowi awans zdobyli do kolejnej fazy. No, Borussia z Zenitem 2-1 wygrała. Łukasz Piszczek strzelił bramkę w meczu i fajnie. Podobno ma być do sztabu Brzęczka, niby ma być powołany, niby. Coś się o tym mówi, ale zobaczymy, co się stanie. Fajnie, że Piszczek bramę strzelił, że dalej jest tak w Borus takim, no, może nie tak ważnym bardzo zawodnikiem, ale no, kibice go szanują. No i sobie przeleciliśmy wszystkie mecze ostatniej kolejki fazy. Napiszcie w komentarzu, która grupa waszym zdaniem była najciekawsza. Jeśli ja miałbym powiedzieć, jaka, to moim zdaniem grupa B. Bo do ostatniej kolejki każdy klub miał szansę awansować, ale się skończyło, że awansował z pierwszego Real, a z drugiego Gladbach. Dobra, na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i na razie. Elu.